Dziś jedno z popularniejszych dań kuchni azjatyckiej oraz wietnamskiej, czyli będą Saigonki. Zapraszam. Kuchnię azjatycką w Polsce znamy najbardziej od Saigonek. One były jako pierwsze w naszym kraju i były postrzegane jako danie egzotyczne, azjatyckie. Więc dzisiaj przedstawię Wam moją propozycję, trochę spolszczoną, na te Saigonki właśnie. Więc tutaj mamy mięso wieprzowe, około 250 gram oraz krewetki, które są drobno posiekane, około 100 gram. Do nich będziemy dodawać dwie drobno posiekane szalotki, czyli lądują tutaj w naszym farszu. Hop. Tutaj mamy około 30 gram makaronu vermicelli, który musimy delikatnie pokroić, ponieważ jest długi. Ląduje wszystko do naszego farszu. Kolejnym składnikiem będzie jedna mała marchewka, starta na drobnych oczkach. Dwa ząbki czosnku oraz mniej więcej tyle samo imbiru ląduje do naszego farszu. Hop. Ja dzisiaj zamiast grzybów shiitake dodaję boczniaki, które wcześniej delikatnie przesmażyłem. I do naszego farszu wyląduje jeszcze jajko. Polecam Ci właśnie zerówki albo max jedynki, dlatego że kurki hodowały się w dobrych warunkach humanitarnych i takie jajeczko będzie po prostu lepsze, smaczniejsze, zdrowsze dla nas. Także ląduje do naszego farszu. Nasz farszyk teraz będziemy doprawiać sosem rybnym w ilości 2 łyżek oraz sosu sezamowego w ilości 1 łyżki. Teraz całość musimy dobrze wyrobić, tak żeby nam się składniki wszystkie fajnie połączyły. I super, nasz farszyk fajnie wymieszany. Potrzebujemy jeszcze naczynia z wodą oraz papieru ryżowego, który namaczamy. Widzisz, niego wystarczy lewa, prawa. Kładziemy go sobie na deskę. On musi jeszcze chwilę poleżeć, ponieważ jest taki grubszy. Polecam Ci do Saigonek takich smażonych ciut grubszy papier, żeby kupować jak będziesz w sklepie, ponieważ łatwiej się go zwija, mniej się rwie i będzie miał większą krupkość po usmażeniu, ponieważ jest ciut grubszy. Czyli hop, odrobinę farszu, delikatnie formujemy i teraz robimy jak z gołąbkami, czyli zawijamy jeden róg, zawijamy drugi róg i teraz do środka. Delikatnie przyciskając tak, żeby było w miarę ścisło zawinięta nasza Saigonka. I op, gotowe. No i tak szykujemy resztę naszego farszu. Zrobię na razie 7, bo tylko tyle zmieści mi się na patelnię. Czyli odpalam patelnię z olejem roślinnym. Czekam, aż się nagrzeje. Dzisiaj pokazuję Ci tylko, jak zrobić te Saigonki. Możesz robić je po swojemu, dodawać różnych innych rzeczy jeszcze do nich. Ja dzisiaj wybrałem takie składniki, jak Ci wcześniej przedstawiłem. Za chwilę będziemy je smażyć. Sprawdźmy olej. No, jeszcze. Olej musi być dobrze nagrzany. Musi być go dosyć sporo. Tak by Saigonka była co najmniej do połowy zanurzona, a najlepiej cała, bo wtedy z każdej strony fajnie się równomiernie przypieka. Przygotujemy w międzyczasie jeszcze szybki sos do naszych Saigonek. Będzie się on składał z sosu sojowego w ilości 3 łyżek. Podostrzymy go dzisiaj sosem sriracha, czyli chili razem z czosnkiem. Myślę, że z pół łyżeczki oraz limonką, sokiem z limonki, który nada świeżości. Ops. I odrobiną kolendry. Całość trzeba dobrze wymieszać. Oczywiście spróbować. Pyszny. Olej już jest nagrzany, możemy dawać nasze Saigonki na patelnię. O, widzisz, fajnie tutaj bąbelki się robią. To znak, że dobrze się rozgrzał. Możesz takie Saigonki równie dobrze przygotować sobie wcześniej, zamrozić. Nie za duża temperatura do smażenia przy zamrożonych, ponieważ
mogą ci się spalić z zewnątrz, a być zimne w środku. Także myślę, że jakieś 160-170 stopni to jest ok. Sajgonki się smażą, a ja polecam ci, subskrybuj mój kanał, dawaj komentarze, dawaj lajki, bądź aktywny na tym kanale. Napisz mi na przykład, co mam dla ciebie ugotować. Pojawiło się pytanie o sajgonki. Są, jestem, robię to. Także zobacz, wyglądają już pięknie z jednej strony. Będziemy je przekręcać. Hop. Sajgonki już prawie gotowe. Potrzebujemy kawałek papieru ręcznikowego, żeby je odsączyć z namiaru tłuszczu. Także cyk, lądują na papierze. Piękny mają kolorek. I nasze sajgonki lądują na talerz. Ja wezmę jedną, spróbuję. Przekroję na pół. Ekstra. Pięknie pachnie. Zanurzam w susiku i postaram się przekazać słowami, jak to smakuje. Chrupka z zewnątrz, bardzo dobrze doprawione mięsko w środku, soczyste, nie jest wysuszone. Są świetne. Rób je, polecam ci i do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć. No, ale zajebiste wyszło.